Hej! Hej! Skończyła się już noc, żaluzje się rozjechały, na głowy naciągam koc, jest ciągle za mały. Nie wiem, co się mogło stać, już nie kocham ciebie, a było nam kiedyś tak, jak nie wiem gdzie. Nie wiem, co się stało, a w dodatku to, dlaczego, powiedz mi, wypiłaś to kakao? Jak to się mogło stać? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Mamy telefon. Halo, Radio Renata. Proszę pana, dzwonię do tej nocnej audycji, bo w środę zeszłą żona mi machnęła po prostu raz ciach moje kakao. Mam kubek, jest wyraźnie widoczny, bo mam z wiewiórką taką, moje zęby. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek. Nie, 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 nie.